Makryna mnie przysławska. Mega oszustką wszechczasów. Makryna mnie przysławska. Mega oszustką wszechczasów. Makryna, ty się mega oszustką wszechczasów. Pan minister mówił, możemy zagwarantować bezpieczeństwo, które 8 maja 1945 roku było tylko marzeniem. Teraz przed nami całe przemówienie ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Szanowni żołnierze Rzeczpospolitej, kombatanci, ci, którzy nigdy nie ugięliście kolan, nie schyliście czoła i zaprzestaliście walki. Przedstawiciele kapituły orderu Virtuti Militari, orderu Orła Białego, przedstawiciele Sejmu Rzeczpospolitej, Komisji Obrony Senackiej, Sejmowej, panowie ministrowie, panowie generałowie, ekscelencje, żołnierze, Polacy. Dzisiaj przedstawiciele władz Rzeczpospolitej, Wojsko Polskie staje przed grobem nieznanego żołnierza, chyląc głowy i sztandary przed wielkim wysiłkiem, wielkim bohaterstwem Polaków. Żołnierzy polskich, ludności Rzeczpospolitej, wszystkich Polaków rozsianych na całym świecie, którzy przeciwstawili się dwóm zaborcom, którzy już w sierpniu 1939 roku zmówili się przeciwko Rzeczpospolitej, przeciwko Europie, przeciwko pokojowi światowemu. Dzisiaj wiemy, że rzeczywistym autorem i tym państwem, które wydało się, rozpoczęło intrygę przeciwko pokojowi światowemu, była na równi bolszewicka Rosja, jak i hitlerowskie Niemcy. Wydało się. Widzisz? 8 maja przypomina kapitulację III Rzeszy. Państwa niemieckiego, które wespół z Rosją sowiecką tę straszliwą wojnę rozpoczęło. Chcielibyśmy, żeby to był dzień zwycięstwa. Chcielibyśmy, żeby to był dzień radości. Chcielibyśmy, żeby to był dzień wielkiej narodowej polskiej dumy. Tak myśleli, tak marzyli, taką mieli nadzieję Polacy wtedy, w maju 1945 roku. Ale rzeczywistość polska była inna. Ale rzeczywistość polską wówczas znaczyły morderstwa NKWD, zsyłki do łagrów, więzienia, gwałty, pseudosądy odbywające się w Moskwie, w których stawiano pod pręgierzem najbardziej bohaterskich dowódców Rzeczpospolitej, Armii Krajowej, zarzucając im kolaborację z okupantem niemieckim. To była nie tylko rzeczywistość straszliwych represji i niszczenia Rzeczpospolitej drugiej okupacji. To była także rzeczywistość upodlania narodu polskiego, niszczenia jego tożsamości, dążenia do tego, by wyzbył się
pamięci, swojej dumy, swojej istoty. Dlatego pamiętamy też to upokorzenie, jakim była wielka defilada zwycięstwa w Londynie w czerwcu 1945 roku, na której nie było zwycięzców pod Monte Cassino, na której nie było zwycięzców spod Narwiku, na której nie było żołnierzy z Tobruku, na której nie było bohaterów pod Falaise i Bredy. Tam wszędzie, gdzie płynęła krew żołnierza polskiego walczącego o zwycięstwo Polski, ale i wszystkich sprzymierzonych. Tam wszędzie wówczas, w tamtym czasie, nie chciano pamiętać o tym wielkim wkładzie narodu polskiego w obronę Europy i świata. Europy, Europy. A nigdy za mało powtarzać. Polska była jedynym narodem, jedynym państwem, które nigdy nie kolaborowało ani z sowieckim, ani z niemieckim zaborcą, które nie stworzyło w czasie II wojny światowej rządu kolaborującego, które nie zniżyło się do kolaboracji, odwrotnie, stworzyło wielkie państwo podziemne, stworzyło wielką armię krajową tu w Polsce i czwartą armię sojuszniczą walczącą na wszystkich frontach ówczesnej wojny. Dlaczego tak się stało? Jak mogło do tego dojść, że dopiero dzisiaj możemy powiedzieć: tak, zwyciężyliśmy. Tak, każda kropla krwi przelana wówczas złożyła się na to wielkie zwycięstwo, jakie przyszło po kilkudziesięciu latach i które sprawia, że dzisiaj możemy z dumą powiedzieć: Polska jest niepodległa. Nie zabrakło polskiej krwi w tamtych czasach. I nie zabrakło woli zwycięstwa. Ale zabrakło uczciwych sojuszników. Ale zabrakło zrozumienia, jak wielką tragedią dla połowy Europy jest oddanie jej we władztwo sowieckie. Ale zabrakło zrozumienia, że zwycięstwo nad Hitlerem, kapitulacja III Rzeszy, to dopiero połowa wielkiego zadania, jakie czekał wolny świat, jakie musiało zostać zrealizowane. Dzisiaj znowu Polska, Europa i świat staje wobec prób zniszczenia ładu światowego. Staje wobec państwa, które uważa, że ma prawo siłą zmieniać granice, że ma prawo, że ma prawo narzucać, że ma prawo swoje rządy wszystkim tym, którzy są słabsi, że ma prawo dyktować Europie i światu swoją wolę. Siłą. W 2008 roku w stolicy Gruzji, w Tbilisi, wobec rosyjskiego najazdu na Gruzję, prezydent Lech Kaczyński powiedział: ale my mówimy nie. Ale my się nigdy na taki dyktat nie zgodzimy. Ale my się nie zgodzimy. Te słowa wówczas wypowiedziane były tymi samymi słowami, które wypowiedziały władze Rzeczpospolitej w roku 1939, sprzeciwiając się dyktatowi dwóch mocarstw chcących zniszczyć Europę i Polskę. I my je dzisiaj powtarzamy. Powtarzamy stąd, z placu Józefa Piłsudskiego, stąd, z miejsca, gdzie stoi pomnik wszystkich bohaterskich Polaków, grób nieznanego żołnierza. I powtarzamy je z dumą i pewnością, że Wojsko Polskie jest silne i zdoła nas obronić.
i powtarzamy z dumą i z pewnością, że na naszym terytorium są sojusznicy, którzy ramię w ramię z Wojskiem Polskim są w stanie zagwarantować bezpieczeństwo i pokój Polsce i Europie. To bezpieczeństwo i ten pokój, który 8 maja 1945 roku był zaledwie marzeniem, był zaledwie rzuconą w przyszłość myśl o czasie, kiedy pokój, bezpieczeństwo wróci do Europy. Dzisiaj tym wszystkim, którzy przelewali wówczas krew, mającą swoje dzisiaj konsekwencje, mające swoje dzisiaj realizacje, przed nimi chylimy głowę. Im dziękujemy i chcemy, by pamiętali, że naród polski, że Wojsko Polskie nigdy nie zapomną waszych wielkich wysiłków, waszego wielkiego poświęcenia, waszej krwi, trudu i męki poniesionej w II wojnie światowej, ale i potem przez dziesięciolecia, gdy walczyliście i byliście inspiracją do walki narodu polskiego o odzyskanie niepodległości. Jesteście jej twórcami. I 8 maja niech przypomni wielki wasz wysiłek i wielką waszą chwałę. Cześć i chwała bohaterom Rzeczpospolitej. To było przemówienie ministra obrony narodowej. Pan minister Antoni Macierewicz wygłosił je podczas uroczystości na placu Piłsudskiego. Macierewicz. Drugą rocznicę II wojny światowej. Oj brawo. Święto państwo ustanowione w celu upamiętnienia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Bardzo proszę Państwa, Macierewicz.